Elo, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remy i dzisiaj opowiem wam o perfidnym planie, moi drodzy, sprankowania pana dyrektora i o tym, co z nim zrobimy. Ale na samym początku musicie koniecznie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję z woreczkiem na tym kanale oraz napiszcie w komentarzu, czy gracie w Among Us tak albo nie, moi drodzy. I my dzisiaj mamy perfidny, moi drodzy, plan na to, co zrobimy z naszym panem dyrektorem szkoły, słuchajcie, bo zmienimy cię jego w różne rzeczy. O, w ogóle siema, o, przyjechali już, siema stary w ogóle, siema w ogóle cyjanowy, widzisz, co tam stary? Mi ostatnio dał dużą wypłatę dostał z pracy. Wypłatę dostał i ci kłada kupił, stary, w ogóle. No. Nieźle, stary, w ogóle. A gdzie jest cała reszta? Czemu my tylko my jesteśmy, stary, w ogóle? Gdzie są oni? Nie wiem. Gdzie są oni? Gdzie się podziała cała reszta? Ej. O Jezu, stary, jak on pędzi! Co jest? Czemu zielony jest aż tak szybki? Stary, zielony, wracaj tutaj do nas! Czekaj, bo zaraz mu wybuchnie się. Zielony, wracaj! Jaki on szybki! Słuchajcie, w każdym razie dzisiaj naprawdę mega sprankujemy pana dyrektora i generalnie w sumie nawet to będzie coś mocniejszego niż prank. W sumie się ma w ogóle zielony. W każdym razie, moi drodzy, chodźcie do szkoły, ponieważ dzisiaj, słuchajcie, w ogóle opowiem wam, co chcemy zrobić. Dzisiaj, moi drodzy, przetestujemy na panu dyrektorze mikstury, które, moi drodzy, podobno zmieniają ludzi w dziwne potwory. Mamy na przykład miksturę Siren Heada albo miksturę On i to będzie naprawdę mega dziwne, co się stanie z panem dyrektorem, więc koniecznie ten odcinek, koniecznie zobaczcie do końca. Stary, poczekaj, no, a bo dobra, przez co wsiadam, dobra, do ciebie. Ła, jak popylamy, stary, uhuhu. Dobra, czekam, tu nie można wjeżdżać, stary, nie można tu wjeżdżać. Tu, dobra, chodźcie w takim razie do szkoły, tylko odstaw auto i chodźcie do szkoły w ogóle. Dobra, chodźcie w ogóle do szkoły, gdzie jest pan dyrektor? Gdzie on się w ogóle podział? Panie dyrektorze, gdzie pan jest? Ten menel? Pan Menel, dokładnie, w ogóle, panie dyrektorze, gdzie on się podział? Panie dyrektorze, o panie dyrektorze, dzień dobry! Pan Menel, dzień dobry! Menel! Tego! Co takiego odzyska, zaraz wlecicie ze szkoły, naprawdę. Dobra, panie dyrektorze, niech pan zluzuje troszeczkę, my nie wyzywamy pana. Panie Menelu. Spokojnie. Ty dostajesz już uwagę, co nie? Jakieś spokojnie, panie dyrektorze, Boże mój, naprawdę. On jest naprawdę ostatnio tak spięty, pan dyrektor jest tak spięty, że naprawdę musimy go trochę odróżnić i zmienimy go w dziwne potwory. I słuchajcie, dzisiaj ogólnie pomyśleliśmy, że zrobimy takie wielkie koło fortuny. Co stary? Tak, dokładnie. Ale słuchaj, stary. Patrzyłem na ciebie, przyszły, pukałem do ciebie przez szkło. O nie, dobra, stary, nie prankuj nas tekstem piosenki. W każdym razie, moi drodzy, dzisiaj przetestujemy na panu dyrektorze koło fortuny, który będzie zamieniać go w różne postacie i będą to najdziwniejsze potwory i zobaczymy w ogóle, jak on się będzie zachowywał jako potwór. Ale na początek, moi drodzy, musimy go zamknąć w tej sali, żebyśmy mogli, moi drodzy, rzucić na jego potki. Panie dyrektorze, mogę tutaj... Ale nie zawracajcie mi, kurde. Ale niech pan zobaczy coś, Ja mam swoje rzeczy do roboty. Dobra, ale panie dyrektorze, niech pan coś zobaczy. Niech pan coś zobaczy, panie dyrektorze, niech pan coś zobaczy. Tutaj, tu. Tutaj, panie dyrektorze, niech pan zobaczy. W tym pokoju tutaj, w tym składziku, tutaj coś się dzieje, to jakiś uczeń, chyba coś tutaj się dzieje, niech pan wejdzie tutaj, zobaczy, niech pan zobaczy. Panie dyrektorze. To sam sobie wejdź, kurde, tam. Ale co pan zobaczy, no patrz, coś się stało. To panie dyrektorze, o tu, tutaj, w tym. Dobra, ale jak mi oszukasz, to stajesz. Dobra, nagane, wyrzucić mi pan ze szkoły, dobra, tam no pan zobaczy w ogóle pan. Szybko murujemy go, szybko zamykajcie, zamurujcie go. Dobra, mamy go zabudowanego, słuchajcie, mamy go, słuchajcie, mamy pan. Oj, panie dyrektorze, oj, ktoś tutaj jest uwięziony, ojojoj. Pani, dobra, słuchajcie, moi drodzy, chodźcie, chłopaki, pomyślałem, że zrobimy, moi drodzy, koło fortuny, chodźmy w ogóle na ścianę tutaj, do ściany. Co stary? Szóstki dajmy. Szóstki nam? A dobra, to daj w takim razie nam szóstki, daj nam tutaj w systemie szóstki, a my, moi drodzy, zrobimy koło fortuny, którym będziemy losować, w co zamienimy pana dyrektora i to będzie dziwne strasznie, ale dobra. Dobra, moi, słuchajcie, mamy nasze koło fortuny, mamy tutaj różne postacie, w których się zmieniły, w ogóle, o, fioletowy, stary, nie uwierz, co zrobiliśmy, zobacz, kto tutaj siedzi, zobacz na niego. Menel! Nie, to jest pan dyrektor, jaki Menel, o czym ty mówisz? Dobra, stary, zostaw go! Dostałeś 50 szóstek, bo zrobiłem nam wszystkim. No, stary, zobacz, co my tutaj mamy, koło fortuny i będziemy zmieniać, mamy specjalne eliksiry, słuchaj, postaci i będziemy zmieniać pana dyrektora na to, co wylosujemy i będziemy używać eliksiru. Dobra, stary, ale na początku muszę tylko pójść po eliksiry, tutaj do sali chemicznej, bo tutaj jest taka sala chemiczna i stąd właśnie weźmiemy eliksiry. Dobra, mam już, o kurde, coś się wylało, o nie! Nie, stary, odsuwajcie się, nie ruszajcie tego, są niebezpieczne mikstury. Dobra. Pa, jaki silny jestem, pa! Dobra, stary. O Boże, o stary, jaki ty silny! Dobra, jaki napakowany, dobra, za te mikstury. Słuchaj, kręcimy. Dobra, kręcimy, uwaga, kręcimy! Czym będzie taki właśnie pan dyrektor? 3, 2, 1! Long Horse! Long Horse, dobra, pan dyrektor w takim razie zmienimy w Long Horse na początek, dobra, słuchajcie, muszę podać tylko miksturę Long Horse'a, dobra, mam miksturę Long Horse'a. I uwaga, moi drodzy, lecimy! Poszło! Poszło? Dobra, słuchajcie, otwieramy go, zobaczmy. Co ty jest Long Horse'em? Zobaczcie, ma faktycznie długim koniem. O co chodzi? Nie, stary, zostaw go, nie ruszajmy go. Panie dyrektorze, halo, panie dyrektorze? Halo? Co wy zrobiliście najlepszego? Ja mam do was pytanie takie. Haha, panie koniu, dobra, nie! Dobra, panie koniu, nic nie robimy, dobra, obejrzymy sobie teraz konia w zoo. Co wy w ogóle skacze teraz dziwnie? Dobra, nie będziemy wpisywać uwag, o, mamy panie kola. Dobra, słuchajcie, teraz w takim razie chyba czas na kolejną miksturę. I zaraz go wypuściłem, moi drodzy, więc chodźcie, w takim razie zobaczymy kolejną miksturę. I uwaga, moi drodzy, zobaczymy w takim razie koło fortuny. Dawaj, dawaj, stary, kręcimy kołem. Dobra, i uwaga, moi drodzy, odsuńcie się. Dobra, stary, kręcisz, co takiego będzie? Co takiego będzie, uwaga! Uwaga, on! Naprawdę chcemy go zmienić w on, ale co jeżeli on stamtąd wyjdzie? Tą szałę na dół dał i nie, dobra, słuchajcie, w takim razie musimy go zmienić w on. Mamy tutaj miksturę jego, czyli on generalnie, więc zmieniamy go teraz on, ale to będzie bardzo niebezpiecznie, ponieważ pewnie jak wiecie, z Wojanowic, moi drodzy, on jest bardzo niebezpieczny, ale dobra, postanowiliśmy, że zmienimy go w on. A wiesz, więc moi drodzy, teleportować? Ja wiem i to jest niebezpieczne, ale dobra, słuchajcie, czas w takim razie zmienić go w on. Nie, tam siedzi. On tam siedzi w ogóle, jakiś ty chyba siedzi w kącie w ogóle. Tam skąd dobra, siedzi, dobra, czekajcie, zaraz tam w niego miksturę. A więc dobra, moi, słuchajcie, mam więcej potek i... Co się z tobą stało, stary? Jeremi, gdyby nie to, tak? Czerwony, gdyby nie to, że masz Zeza, trafiłeś go i... O nie, go trafiłem podką karłowacą. Dobra, słuchajcie, w takim razie uwaga, rzucamy potkę on teraz. A więc dobra, moi, rzucamy teraz potkę on i uwaga, moi drodzy, uwaga. I rzucamy, dobra, moi drodzy, że trafiłem. O, co się teraz nie stało? Zobaczcie, poszło i co teraz? Jezu, stary, pójdę do toalety. Dobra, zobaczmy w takim razie, poczekajcie, ale nie tam, uważaj, będzie za blisko jego. Dobra, ja się boję, a co jeśli on na pewno się zmieni w on? Boże, słodki mój, on naprawdę się... Co, dobra, otwieramy, uwaga. Otwieramy. Co? Aaaa! On naprawdę stąd wyraz, dobra, uciekajcie. O, że to jest naprawdę on, to jest naprawdę on. Nie, dobra, szybko, Boże, słodki mój, co my zrobiliśmy, po co my zmieniliśmy go w on? Nie, dobra, nie. Dobra, szybko, moi drodzy, naprawdę, co my zrobiliśmy? To jest jakaś paranoja, zmieniliśmy go w on. Ła! On mnie goni, gdzie jesteście, stary? Stary, gdzie ty jesteś? On, czekaj. Panie dyrektorze. Dobra, stary, co ty w niego rzuciłeś? Menela. Potkę Menela? Rzuciliśmy go potkę Menela, stary, a co jeżeli on będzie jeszcze gorszym? Czekaj, podziała na niego? Czekaj, trzeba go tylko zakryć. On się coś rusza. On się rusza jakoś, czekaj. Takim specjalnym piaskiem. Ej, dobra, stary, poczekajcie, bo on się chyba teraz zmienia w Menela. Czyli trochę to będzie dziwne, ale co się z nim stanie w ogóle? Ale to jest prawdziwy on, Boże słodki. Aha, to jest Menel? O, co jest? Ej, czemu podka Menela zmieniła go w samego siebie? Czyli on jest... Aha, czyli że on jest Menelem. Aha, pan dyrektor, nie no, panie dyrektorze, naprawdę, no pan to ma... O, nie, dobra. Wszyscy ze szkoły. Jak wyrzuceni ze szkoły? Tak nie można, panie dyrektorze, nie, dobra. Ja mam pomysł, teraz ja zakręcę w kołem fortuny i zmienimy pana dyrektora może w coś innego, ale w sumie zobaczmy, co zostało. Został jeszcze w sumie tylko Siren Head został. Dobra. O, stary, żyjesz, ale trochę nie, czekaj, stary, czemu też taką małą głowę? O kurde. Coś jest ale chyba z tobą nie tak, w każdym razie, moi drodzy, gdzie jest pan dyrektor? O, co, stary, boli cię głowa, ale naprawdę... O Boże, stary, co się z tobą dzieje? To jest jakieś dziwne, moi drodzy. Pan dyrektor generalnie ma na nas focha, co nie? I on teraz poszedł gdzieś tam do sali i się na nas fochał generalnie. Więc musimy, moi drodzy, teraz go znaleźć, może go przeprosimy, coś takiego, bo wiecie, trochę tak głupio, żeby pan dyrektor naszej szkoły, byśmy tak zmienialiśmy go w jego, w Long Horse'a, w Menela, w sumie, chociaż on sam jest sobie Menelem. Więc, moi drodzy, troszkę to jest głupie, że tak może pana dyrektora będziemy męczyć. Co, stary, co? Wszystko jest ze mną dobrze? Wszystko jest z tobą, no chyba to, chociaż ty masz pustą głowę, stary, czekaj, spójrz tutaj do mnie. Stary, ty masz pustą głowę, co? Czemu on ma głowę pustą? W każdym razie, panie dyrektorze, jest pan w ogóle w gabinecie, on się zamurował w gabinecie. No nie, moi drodzy, pan dyrektor. Dyrektorze, gdzie pan jest w ogóle? O, tam jest pan dyrektor, panie dyrektorze, dobra, przepraszamy pana bardzo, no, panie dyrektorze, proszę nas się nie gniewać, panie dyrektorze. Panie dyrektorze, no nie, no naprawdę, albo zmienić pana, bo pana zmieni coś gorszego, panie dyrektorze, tutaj. Dobra, tutaj zapraszam do mnie, tu do mnie. Zapraszam do mnie, mam tutaj potki jeszcze Siren Heada niewykorzystane. Halo, panie dyrektorze, zapraszam. Panie dyrektorze, tutaj jest pan, proszę bardzo, no proszę nam wybaczyć, no. Bo naprawdę... Ale to było takie niefortunne, panie dyrektorze. No niefortunne, byłem jakimś szkieletem. No, pan był... Jakim szkieletem? Proszę nie obrażać Long Horse'a, to był Long Horse, a nie szkielet. On też jest taki Long Horse. I wtedy byśmy nie... Ona też cię mnie pobije. Dobra, spokojnie, on ma rację, to oni nas zmusili. To ten fioletowy i cyjanowy nas zmusili, panie dyrektorze, i to było karygodne. Wiecie, ja wpisuję teraz do dziennika spotkanie z waszymi rodzicami, ja wam ze szkoły wypisuję. Nie, jak to? Jak to pan nas wypisuje ze szkoły? Nie! Proszę, no, proszę, proszę naprawdę, no patrz, widzi... On... Ta szkoła jest tak ekskluzywna, że mamy tyle chętnych uczniów, że nie wyobrażam. Dobra, niech pan zobaczy, tutaj on płacze, nawet zielony płacze tutaj, niech pan zobaczy. Jesteście pępkami świata, nieprawda. Dokładnie, jesteśmy. Dobra, panie dyrektorze, pan się nie znasz, masz pan tutaj jakieś dziwne potki, zaraz się pan coś zmienisz pewnie. Dobra, mój chodź stary zielony, chodź idziemy, bo nas wylewa ze szkoły, chodź stary zielony. W każdym razie, moi drodzy, pan dyrektor pewnie zmieni się teraz jakąś dziwne nie wiadomo coś. Chodź, uciekamy stary w ogóle, co się z nim stało? Co jest, moi drodzy, co się z nim stało? O, co tu się... Nie, dobra, moi drodzy, co tu się dzieje? Trochę te, wiecie co, miksturki trochę źle dobrałem. O nie, zielony się stał Siren Headem właśnie. Cię na policję za to. Dobra, panie dyrektorze, pan lepiej uważaj na zielonego, bo jest właśnie Siren Headem, moi drodzy, co tu się dzieje? Czemu on jest Siren Headem? Nie, dobra, moi drodzy, wiecie co, naprawdę trochę dziwną stronę to poszło, słuchajcie, ja myślę sobie, że usiądę sobie na krześle, ja wypiję, moi drodzy, sobie jakąś kolę sobie wypiję, chociaż teraz jest sobie droga kola, ale sobie wypiję. W każdym razie to będzie na tyle, moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym odcinku, żegnajcie, cześć i napiszcie koniecznie, co byście chcieli zobaczyć w następnym filmiku, moi drodzy, do zobaczenia, elo, elo, nara, naro, sayonara, elo, elo.